wsi. Z rezydencji białych dworków i chat myśmy wciąż do nim odległy szli. Szli z uporem ponad 200 lat. W czasie wojny zostali wygnani z własnych domów i zesłani na Syberię. Po latach tułaczki wrócili do ojczyzny i zamieszkali w Dębicy i okolicach. Dziś żyje ich jeszcze 17, a swoją historią mogliby obdarować wielu. Teraz działają, by pamięć o losie wysiedlonych przetrwała i była lekcją dla przyszłych pokoleń. Dębickie Koło Związku Sybiraków świętowało 30 lat istnienia. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli nie pamiętamy o historii, nie należy nam się przyszłość. Jako harcerze i ludzie młodzi patrioci często pomagamy osobom starszym i nie tylko Sybirakom. Trzeba pamiętać o bohaterach narodowych. Jak to pamięć zatracić? Robiłem kronikę i przygotowywałem tutaj. To razem z Jurkiem żeśmy jakoś tak pchali do przodu. Zawsze u nas w biurze jest tego, a chwilą, kiedy już nas zabraknie, żeśmy uzgodnili z dyrektorem muzeum, że on przejmie i kronikę, i sztandar, i wszystkie pamiątki po nas. Jeżeli my nie będziemy pamiętać o nich, o tych Sybirakach, i pamięć zaginie, to będzie naprawdę dramat narodowy. A rzecz polega na tym, żeby wyciągać wnioski, żeby taka sytuacja już nigdy więcej się nie powtórzyła. Cierpienia tych ludzi, tych setek tysięcy ludzi, no, są jakby nauczką na przyszłość, że nigdy nie wolno dopuścić do takiej sytuacji. Chcemy być razem, chcemy uczestniczyć we wszystkich uroczystościach miejskich, państwowych, prosić harcerzy, żeby nosili nasz sztandar, bo już nie wszyscy mamy siły. No i chyba to wszystko. Jest to dla nas dzisiaj bardzo wzruszający dzień, bo jednak mamy nie tylko naszych Sybiraków, ale nasze rodziny, naszych przyjaciół. I dużo ludzi naszego społeczeństwa dębickiego zaprosiliśmy. To jest właśnie moment, kiedy można przekazać przez tych żywych świadków historii dla młodego pokolenia tego, co doznali nasi rodacy przez zsyłki na nieludzką ziemię. Część ich tam została. A ta część, która wróciła, musi przekazywać to młodemu pokoleniu, jakie były ciężkie losy w tamtym czasie. To właśnie jest trudna historia naszego kraju, naszej ojczyzny. Zsyłki na Sybir na pewno były takim krwawym elementem, bardzo krwawym elementem naszej historii ostatnich lat, ubiegłego stulecia w zasadzie, także trzeba to pielęgnować. To ten dzisiejszy koncert, te dzisiejsze uroczystości są zwłaszcza istotne dla dzieci, dla młodzieży, prawda, która w jakiś sposób tą historię powinna w dalszym ciągu pielęgnować. I tutaj też dla Związku Sybiraków z okazji tego 30-lecia jak najszczersze życzenia i od wójta gminy Dębica, i ode mnie. Istotną kwestią jest przede wszystkim nasza troska o pamięć i kontynuacja idei niepodległości, idei, o którą walczyli bohaterowie II wojny światowej, jak również ci, którzy byli ofiarami II wojny światowej. Dzisiaj czcimy i upamiętniamy Sybiraków ziemi dębickiej i ważne, żeby o historii, tej historii bolesnej także naszego narodu pamiętać. Ci ludzie przecierpieli tyle za swojego życia, że po prostu aż nieraz w głowie się nie mieści. To, co tutaj zostało spisane, to, co zostało nagrane przez telewizję, w jakiś sposób zdokumentalizowane, pokazuje, że naprawdę to były ciężkie czasy dla tych, którzy tam właśnie byli wywiezieni, no i musieli żyć, po prostu musieli żyć w zimnie, w mrozie, bez nieraz jedzenia, bez ciepłego ubrania, ale przetrwali i chwała im za to, chwała za to wszystkim, którzy pielęgnują tą historię. Rys historyczny zsyłek syberyjskich przybliżył zgromadzonym gościom dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy Jacek Dymitrowski. Była również okazja, by docenić szczególne zasługi dla Związku Sybiraków. Wręczenie odznaczeń i medali okolicznościowych przypadło prezesowi zarządu głównego Kordianowi Borejko i prezes koła w Dębicy Marii Jaktyl. Najwspanialszym prezentem i jakimś pewnym uznaniem za to, co też staram się robić dla tego środowiska. Sam jestem synem i wnukiem Sybiraków, wiem co to było i wiem, że należy kultywować te tradycje. Mobilizuje na pewno, tym bardziej, że jednak tych osób jest coraz mniej, więc skupia się to na nas, przepraszam, z okresie troszkę młodszych, gdzie jeszcze mamy więcej werwy, żeby to dalej kontynuować.
Świętowanie jubileuszy uświetnił występ związanego od lat z legendarną piwnicą pod Baranami, a pochodzącego z Rosji barda Aloszy Awdiejewa, któremu na scenie towarzyszyli wybitni muzycy Michał Półtorak na skrzypcach i Kazimierz Adamczyk na gitarze. Czuję się z wami ogromną więź sympatii, bo też dobrowolnie wyjechałem z Rosji. Jestem tutaj, witam Państwa, bez żadnego oszukaństwa, przyjechałem tutaj bawić Was. Jestem chłopem, jakich mało, wszystko powiem, co się działo, to ja lubię żyć na pełny gaz. Jak ja lubię Rivadesi i chałupki, po kieszeniowym Paganani i na jogi. A Melitopole przyszłość na 9 lat, a co w trenach, teraz nie ma, a co gdy ja. A Melitopole przyszłość na 9 lat, a co w trenach, teraz nie ma, a co gdy ja.